tutaj, kochani, zacznijmy może od zestawu, który na nas czeka. I to jest właśnie ten basen, który wam mówiłam we współpracy z Dolce & Gabbana. I przyniosła nam prezent na miesiąc miodowy. Gdzie okazało się, że postanowił mi się oświadczyć. Bo naprawdę tutaj czuję, że my jesteśmy w tej podróży poślubnej. To jest w ogóle nie zapach ślubny, nie wiem czy tutaj widzicie, ale tutaj jest też personalizacja. Dzień dobry kochani! Witamy was w pierwszym vlogu po ślubie. Are you a married man now? I am. Słuchajcie, właśnie wyruszamy w naszą podróż poślubną. Lecimy, jak pewnie już widzicie po tytule, do Dubaju. Właśnie zalogowaliśmy się w hotelu na lotnisku, więc zrobię wam szybki room tour. No i co? Are you ready for your holiday? Yeah, honeymoon? Can't wait now. Me too. Okay. The room's cool too as well, isn't it? Yeah, it's amazing. Patrzymy, słuchajcie, prosto na samoloty, które tutaj przylatują i odlatują, a jutro my będziemy właśnie stąd odlatywać. Zobaczcie, właśnie przyleciał samolot, którym jutro lecimy, ale olbrzym. Zobaczcie, on z tak daleka wygląda na takiego wielkiego. Więc wyobraźcie sobie w rzeczywistości 2 piętra. Szok. Pierwszy raz będę leciała takim samolotem 2-piętrowym. No i jesteśmy gotowi. Zaraz wychodzimy na lotnisko. Tak się prezentuje mój outfit lotniskowy. I co? Idziemy. Nie wiem, czy wam pokazywałam, że ja mam tutaj Wi-Fi. A Dan ma. Hubby. Didi and Pidi jadą na wakacje. Zobaczcie, stewardessa chodziła z Polaroidem i robiła zdjęcia. W ogóle mam mikrofon, więc powinno mnie być słychać dla odmiany w samolocie. Zobaczcie, jakie ładne zdjęcie nam zrobiła. Super, co? To jeszcze przed odlotem. I tutaj jeszcze drugie. Takie bardziej z bliska. No, a my już w powietrzu, mamy godzinę opóźnienia, co prawda. Ale lecimy. Dobra, zrobię wam tutaj taki mały tour po biznes klasie. Tutaj mamy ekran, łóżko, które można tutaj też rozłożyć, ale my spać dzisiaj nie będziemy. I po boku mamy stoliczek. Tutaj mamy iPada. Tutaj jest jeszcze pilot, którym mogę sterować telewizor. Tutaj lampka. Tutaj po tej stronie mamy opaskę i kapciuszki. Mamy słuchawki, żeby obejrzeć telewizję. Mamy taki minibarek, jak widzicie tutaj. W minibarze mamy wodę, mamy kolę, a raczej tutaj jest Pepsi, 7-Up. Mamy też szklankę, żeby nie pić z butelki. Właśnie przyszła nasza przystawka. Wygląda to rewelacyjnie. Jest to arabskie mezze, czyli różne rodzaje hummusu i takich przekąsek arabskich. Do tego jest ciepła pita, sałatka, masełko. Tutaj jestem ciekawa, co to jest za wypiek tak naprawdę. Wygląda to naprawdę pysznie. Do tego szklanka wody, kieliszek szampana. No a słuchajcie, wiecie, co sobie włączyłam? Pamiętnik. Nie wiem, czy obejrzę na pewno, bo płaczę na tym zawsze jak bubr, ale jest to jeden z moich ulubionych filmów. Jeśli nie oglądałyście Pamiętnika, to koniecznie obejrzyjcie, tylko miejcie przy sobie tonę chusteczek, bo jest to przepiękny film. Dan ogląda coś innego, ale przystawkę ma tą samą. Czas na deser i oboje z Danem poszliśmy w sernik z białą czekoladą z truskawkami. Jeszcze otworzyłam wam tutaj specjalnie pudełeczko, które było obok, żebyście zobaczyli i żebym ja też zobaczyła, co tu jest. I są to praliny. Dan ma dosłownie to samo i te pralinki przyszły tak zapakowane. Naprawdę powiem wam, że jedzenie jest pyszne i jesteśmy najedzeni do pełna. Do tego włączyłam sobie komedię.
Na razie taka, wiecie, typowa komedia, ale myślę, że albo się rozkręci, albo ją po prostu wyłączę i pójdziemy do baru. To jest prawdopodobnie ten lot, po którym nie zmieszczę się w żadne bikini, które spakowałam sobie do Dubaju, bo właśnie dostałam truskawki do szampana, babeczkę i tak naprawdę co chwilę donoszą nam jakieś słodkości, pyszności. Te porcje są naprawdę duże, więc ja już jestem najedzona. No ale jak zobaczyłam jeszcze taką babeczkę i te truskawki, no to nie mogłam sobie odmówić. Miesiąca miodowego. Do you know what? You've told me not to look down. I can't. The camera's there, and I can't stop looking down at the screen there. I just done the same. Until you said it, I didn't realize. Mamy podgląd kamery na dole, więc jak wyglądamy, jakbyśmy patrzyli w dół, to dlatego, że patrzymy po prostu w podgląd. Kochani, why witam. Why are you looking at that camera? Paulina smashed the screen on the plane. Osmo is broken. Yeah, the screen is not the camera. Yes, but we are not. We are in Dubai. Welcome. First holders, husband and wife. Yes, and we don't have rings on. No bo idziemy się opalać, kochani, więc nie mamy obrączek na sobie. Natomiast zapraszamy Was na vloga z Dubaju. Dobra, pozwólcie, że Was oprowadzę. Znajdujemy się w takim przedpokoju. Tutaj mamy lustro, w którym możemy się przejrzeć przed wyjściem. I tu jest przepiękna łazienka. Zaproszę Was najpierw pod prysznic, kochani. Zobaczcie, jaki jest duży, przestrzenny. Możemy sobie nawet usiąść pod prysznicem, bo na dole jest taka ława, na której widzicie, można usiąść. Kosmetyki. Przepiękne. Prysznic. Dobrze. Tutaj, kochani, zacznijmy może od zestawu, który na nas czeka. Jest to zestaw z grzebieniem, szczoteczkami do zębów, złota maszynka do golenia, mamy też krem do golenia, mamy pastę do zębów, mamy tutaj zestaw do paznokci, tutaj jakieś pewnie też gadżety, płyn do płukania ust, mamy również złotą szczotkę, tej złotej szczotki nie dostajemy razem w tym zestawie, ale dzisiaj pan, który tutaj przyszedł do nas do pokoju posprzątać, zapytał, czy chciałabym taką szczotkę, no i powiedziałam, że oczywiście, co jest przepiękne, więc taki zestaw tutaj na nas czekał. Mamy dwa zlewy dla niej i dla niego. Codziennie też w pokoju mamy cztery butelki tej wody WOS, więc na pewno dbają o to, żebyśmy się tutaj w Dubaju nie odwodnili. Tutaj mamy półeczki, na których wyłożyliśmy sobie nasze perfumy, kremy z filtrem i tak dalej. Wanna, kochani, w której nie omieszkam się oczywiście wykąpać. I tutaj znowu mamy podgłówek, zobaczcie, naprawdę wanna jest olbrzymia, ale mamy też złotą szczotkę, można się wyszorować. Mamy sól do kąpieli, również tutaj, nawet może otworzymy ją, zobaczmy, jeszcze jej nie otwierałam. Aha, jest zamknięta, widzicie, więc wszystko tutaj jest nowiutkie, szczelnie zapakowane, czeka na nas, więc wszystko tutaj jest w złocie, w bieli, przepiękne kolory. Kochani, idziemy dalej. Piękne, duże, wygodne łóżko. A tutaj garderoba. Mamy swoją własną garderobę. Jak pan otworzył te drzwi, to się nie spodziewaliśmy. Myśleliśmy, że to jest szafa, a to jest garderoba. W garderobie też czeka na nas mały zestaw naprawczy, czyli odkłaczacz, jak ja to nazywam. Możemy wypolerować sobie również buty. No i słuchajcie, torba na plażę. Tutaj z logiem, z logo Atlantis The Royal. Bardzo ładna, pasuje do outfitów na plażę będzie, czy na basen, idealna. Idziemy dalej.
A, część główna, kochani, moja ulubiona, muszę przyznać. Ten złoty stół, wy mnie znacie, jest obłędny, tutaj taka strefa do chillowania. Tutaj z kolei mamy biurko, przy którym można pracować, czego absolutnie nie zamierzam robić ani ja, ani Dan. No i słuchajcie, jest również mgiełka do pomieszczeń. Tym zapachem pachnie cały hotel. Popsikam go troszeczkę. Słuchajcie, to jest zapach tych wakacji, jest to niesamowite. Bo potem tą mgiełkę możemy sobie, myślę, też zabrać, jeśli jej nie zużyjemy. Każdy gość po prostu dostaje taką mgiełkę, żeby móc sobie odświeżyć pokój tutaj i poczuć, jak pachnie Atlantis The Royal w Dubaju, a pachnie obłędnie i wszędzie ten hotel tak pachnie. No i najlepsza część tego pokoju, muszę wam przyznać. Uwaga. Przepiękny widok otworzę wam teraz. Poczekajcie, kochani. I zobaczcie na nasz widok z pokoju. Tam jest basen, dużo basenów, pokaz fontan jest również w naszym hotelu co godzinę. I widok na palmę. Kochani, mogę wam się pochwalić. Słuchajcie, dorwałam na lotnisku coś, co bardzo chciałam na tą podróż poślubną i w ogóle już polowałam na tą rzecz na moje urodziny, ale ostatecznie była wszędzie wyprzedana. Są to okulary przeciwsłoneczne i są to okulary z Celine, dosyć znany model, więc jak wam zaraz je pokażę, to pewnie je kojarzycie, ale naprawdę bardzo mi się podobały, jest to coś zupełnie innego niż zazwyczaj noszę i bardzo kojarzyły mi się z Dubajem. Pewnie gdzieś widziałam na zdjęciach z Dubaju te okulary i tak jakoś naprawdę mi się z tym miejscem kojarzą. Przychodzą w takim bardzo ładnym opakowaniu. Ta-dam! Takie jajeczka piękne. Tutaj po boku mają jeszcze logo Celine. No i co, kochani, mierzymy. No powiem wam, że czuję się naprawdę jak na wakacjach w tych okularach. Do you like it, husband? Do you like it? Danowi też się bardzo podobały, był moim doradcą. Pani, która też na początku w sklepie doradzała nam, jak je mierzyłam, też powiedziała, że super, żeby brać. Były też czarne, czarne mi się bardzo podobały. Nie ukrywam, że na początku chciałam się zdecydować na czarne, ale są wakacje, jesteśmy w Dubaju, jest to bardziej wakacyjny wzór, bardziej wakacyjny kolor. Wiecie, że ja uwielbiam brązy, beże, więc będą mi do wielu outfitów pasować, więc idealna pamiątka z tej podróży poślubnej i z wyjazdu do Dubaju, więc na pewno wiele razy mnie w tych okularach zobaczycie, czy to tutaj na filmie, czy to na zdjęciach na Instagramie. Tutaj pokażę wam jeszcze te okulary tak bardziej z bliska, bo nigdy nie wiem, jak tam z daleka to wychodzi, ale widzicie, mają przepiękny kolor i tutaj to logo też jest takie bardzo ładne, złote. You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression. Oprowadzę was po śniadaniu w tym hotelu, bo zrobiło ono na nas ogromne wrażenie. Tutaj zbliżamy się do sekcji ze zdrową żywnością. Widać ją z daleka, bo zdobi ją taka ogromna twarz z owoców. W tych tubach są dressingi do sałatek. My myśleliśmy, że to są soki. A słuchajcie, tutaj można skomponować dowolną sałatkę i dodać do niej właśnie ulubiony dressing. Mamy też świeżo wyciskane soki, mamy różne posypki do sałatek, ziarna, orzechy, nasiona. Mamy też gotowe kanapki z pastą z awokado i kanapki z humusem burakowym i z fetą. Mamy też sok z selera i powiem wam, że tak jak nie lubię soku z selera, tak ten bardzo mi zasmakował.
Następnie, z tego co się nie mylę, to była sekcja azjatycka. Tutaj było już więcej dań na ciepło, aż stwierdziliśmy, że szkoda, że to tylko śniadanie, nie na przykład jakiś obiad czy kolacja, bo chcielibyśmy wszystkiego spróbować, no ale takich możliwości z samego rana w sobie nie mamy. Natomiast wszystko wyglądało i pachniało obłędnie. Były też bułeczki bao, które zaraz Wam pokażę, i pierożki dim sum, które były przepyszne. Ja spróbowałam tych bułeczek bao po środku i naprawdę były wyśmienite. Tutaj mamy kawior oraz świeżą rybę. Był świeży łosoś, był świeży tuńczyk. Ten łosoś był też w przeróżnych przyprawach. Można było wybrać takie przyprawy, jakie się najbardziej lubi. Tutaj mamy sekcję ze słodkościami, ale na zdrowo. Był pudding chia, były kulki mocy, tutaj mamy nasiona do owsianki, a tutaj, z tego co pamiętam, to jest sekcja chińska i tutaj też były przeróżne bardzo dobre potrawy. Można było też skomponować swoją własną zupę, na co zaraz zobaczycie, skusił się Dan. Tutaj jeszcze osoba przed nami wybiera dodatki do swojej zupy. Tak to wygląda, po prostu macie sekcję z dodatkami, wybieracie, następnie pan wam tą zupę przyrządza. I tutaj już zupa Dana. No i ostatni krok to dodanie przypraw. Dan dodał sobie szczypiorek, dodał trochę chili i tak wygląda gotowa zupa. Na śniadaniu była też osobna pizzeria. Tutaj za tym panem są piece, w których ta pizza była wypiekana. Były też do wyboru przeróżne rodzaje oliwy do tej pizzy. No i tutaj wchodzimy już na sekcję wypieków. Tutaj mamy jakieś świeżo wypieczone ciasteczka, babeczki. Następnie mamy też ciasta, chleby bananowe, były też dżemy, jogurt, owoce, gofry, pancake'i. Tutaj z tych kranów, słuchajcie, leci czekolada. Obok są pianki, owoce, które można w tej czekoladzie zanurzyć. Tutaj z kolei świeże rogaliki, które można sobie właśnie też tutaj upiec. Lody, sorbety oraz posypki do tych lodów. Tutaj, kochani, były wypiekane właśnie te wszystkie rogaliki i chleby po to, żeby zaraz potem mogły być przeniesione do piekarni. W hotelu na śniadaniu była osobna piekarnia. To było niesamowite, że mogliśmy wejść do takiej właśnie małej piekarni i wybrać sobie dowolne rodzaje bułek, dowolne rodzaje chlebów, dowolne rodzaje ciastek. Było tego naprawdę bardzo dużo i wyglądało to naprawdę fajnie. Sami zobaczcie. Tutaj macie różne rodzaje właśnie tych ciastek. Był też toster, gdzie można było sobie to pieczywo troszeczkę podpiec i na przykład zrobić sobie tosta. Następnie zbliżamy się do kawiarni. Była też osobna kawiarnia, z której po prostu mogliśmy zamówić dowolną kawę. Ta kawa była tutaj mielona na świeżo. Cała ta sekcja obłędnie pachniała kawą. No i tutaj czas na Wasz osobny sklep mięsny oraz sklep z serami, czyli tutaj możecie wybrać dowolne wędliny, dowolne mięso i dowolne sery. W tej sekcji mogliście skomponować też, jeśli mieliście taką ochotę na śniadanie, deskę serów. Tutaj macie różne rodzaje serów, o które możecie poprosić, a po drugiej stronie były dodatki na taką przykładową deskę serów, czyli na przykład suszone pomidory, oliwki i wszystko, co sobie tak naprawdę wymarzycie. Następnie tutaj była sekcja, w której można było wybrać pieczone ziemniaczki, były też grillowane warzywa, grillowane brokuły, pomidory. Naprawdę ten wybór też był spory, jeżeli chcielibyście warzywa na ciepło. Kolejna część z owocami, tutaj były krojone owoce i gotowa też sałatka owocowa, kolejna porcja świeżo wyciskanych soków. No i tutaj jedna z moich ulubionych sekcji, czyli pan przygotowywał Eggs Benedict na takich muffinkach. Jak widzicie, na dole, na spodzie jest taka muffinka, na to jest pieczony łosoś, następnie jajko Egg Benedict i na wierzch sos holenderski i szczypiorek. To było obłędne i na pewno będę chciała coś takiego powtórzyć
w domu. I każdemu, kto przychodził, pan właśnie tak na świeżo, osobno robił te pyszności. Przyszliśmy na jeden z basenów do Nobu i zobaczcie, dostaliśmy miskę owoców, ale miło. I do tego jeszcze zgrzewkę wody. No i siedzimy sobie z widokiem na nasz piękny hotel Atlantis The Royal. A tam jeszcze, nie wiem czy widzicie, w tle są takie rzeźby Louis Vuitton, dlatego że Louis Vuitton miało współpracę z tym hotelem w tym roku. Przed chwilą zapukała do naszych drzwi pani i przyniosła nam prezent na miesiąc miodowy. Dostaliśmy szampana, super, bo będzie schłodzony, a jest naprawdę ciepło, uwierzcie mi. Do tego ciastko w kształcie serca, no idealnie pasujące do okoliczności, owoce. No i tutaj widzę takie wypieki, podejrzewam, że lokalne, więc też bardzo chętnie spróbuję, bo zawsze jak gdzieś jadę, to lubię próbować jakichś ciekawostek, więc wygląda to naprawdę cudownie. Właśnie się ogarniamy na wieczorną kolację, więc na pewno szampan i te przekąski umilą nam czas. Zresztą zobaczcie tylko, z jakim widokiem zaraz tego szampana wypijemy. No to jest, kochani, po prostu typowy, klasyczny miesiąc miodowy. Idealnie. Zapomniałam wam pokazać jeszcze, że my tutaj mamy w szufladach na przykład swoje szklanki i kieliszki, więc wzięliśmy już tutaj, w sensie weźmiemy tutaj dwa kieliszki do szampana, ale mamy też kieliszki do wina. Cały zestaw tak naprawdę. Cokolwiek byśmy chcieli, czy jakieś drinki, jest otwieracz, więc to też jest super ze strony hotelu, że wiecie, że wszystko dokładnie tutaj jest, a tutaj mamy oczywiście, jeszcze też nie pokazałam wam, minibar, to już są rzeczy, wiadomo, dodatkowo płatne, ale zobaczycie, jak wszystko jest fajnie zapakowane, Kinder niespodzianka, tutaj też są ceny tego minibaru, a zobaczycie, co mi się wyświetliło na telewizorze, Beyoncé, bo Beyoncé wystąpiła na otwarciu tego hotelu i to były jakieś horrendalne w ogóle pieniądze, które oni jej zapłacili, później sprawdzę, bo pamiętam, że aż mnie z nóg to zmogło, jak usłyszałam, a co tutaj mamy? A tu mamy pustą szufladę. No. Dobra, idę się, słuchajcie, ogarniać. Wynieśliśmy sobie szampana na balkon i stwierdziliśmy, że sobie jeszcze napijemy się kieliszek tutaj z takim pięknym widokiem, a za 15 minut powinno być show z fontannami w naszym hotelu, bo co pół godziny teraz wieczorem, tutaj widzicie, gdzie migają te światła, tam jest show. A jutro idziemy na basen. O, tam widzicie, czekajcie, pokażę wam. A, w sumie nie widzicie. Tam, gdzie są takie, o, parasole, tam idziemy na basen. Just let go. Ooh, just let go. Oh yeah, just let go. Ooh, just
być na wakacjach i śpieszyć się na kolację, że ledwo dla Was nagrywam materiał, ale słuchajcie, najwięcej czasu, muszę Wam przyznać, zajmuje nam po prostu chillowanie, więc w związku z tym, że chillujemy cały czas, to po prostu jak już się ogarniamy, to na ostatnią chwilę i pokazuję Wam szybko tylko mój outfit, to jest w ogóle outfit, który wybrał dla mnie Dan na kolację, niby na kolację, na bezludnej wyspie, gdzie okazało się, że postanowił mi się oświadczyć, więc to jest mój outfit zaręczynowy, oczywiście torebka jest ślubna, więc to jest tylko taki dodatek, ale chciałam po prostu na pierwszą naszą kolację jako małżeństwo założyć sukienkę, którą miałam na nasze zaręczyny i pamiętam, jak wybierałam outfit i Dan powiedział, idź w tą, będzie pięknie. No i było. Wygląda tak realistycznie. Tak, ja też myślałam, że zaraz się poruszy i nas wystraszy. A weźcie sobie to wyobraźcie. Look at his hands. No, look at the detail. Pory w skórze ma nawet takie same. He just blinked. No, stop it. Let's go, it's creepy. Zobaczcie, jaka fajna jest ta winda, po której ścieka woda. Słuchajcie, wyszliśmy z restauracji i spojrzeliśmy na zegarek. Za 5 minut ma być pokaz fontan przed naszym hotelem, więc idziemy jeszcze tak romantycznie zakończyć wieczór. A to tutaj właśnie występowała Beyoncé, jak Wam mówiłam wcześniej, właśnie, że na otwarciu tego hotelu była Beyoncé, no to właśnie tutaj, gdzie te fontanny są, była zbudowana scena. Słuchajcie, ja się właśnie ogarniam na kolejny dzień, no i stwierdziłam, że w sumie nie odzywałam się do Was od wczorajszego dnia, a to dlatego, że po prostu ja korzystam na maksa z tego wyjazdu i priorytetem na tym wyjeździe dla mnie jest z jednej strony odpoczynek, bo ostatnie miesiące były totalnie szalone. Wiecie, przy załatwianiu ślubów, ja Wam tu net nie pokazywałam, bo ja nie chciałam Was zanudzić tymi tematami. Tam było dużo spraw do załatwiania pomiędzy Polską a Anglią. Jeździłam też do Polski co drugi tydzień w związku z moją suknią, czy to z załatwianiem ślubu. I tak naprawdę dopiero teraz mogę odetchnąć. I oddycham pełną piersią, że tak powiem. Tutaj naprawdę jest fantastycznie. Ale podsumując, może podsumowując wczorajszy dzień, słuchajcie, śniadanie w tym hotelu to jest w ogóle jakiś inny level śniadań. Naprawdę czuję się, jakbym wchodziła osobno, tak jak Wam mówię, piekarnia mięsna, jakaś zdrowa kawiarnia i tak dalej. Wybór jest obłędny. Jest chyba każda kuchnia świata, jest osobne miejsce jakby z taką pizzerią, jest osobne miejsce z jedzeniem tajskim, chińskim i tak dalej, więc tego naprawdę tutaj jest multum, aż ciężko było wczoraj wybrać, co my na to śniadanie chcemy. Następnie, słuchajcie, chodziliśmy po hotelu, w naszym hotelu jest 17 restauracji. Kilka godzin łaziliśmy po tym hotelu, bo nie dość, że jest masa sklepów, chcieliśmy zajść do tych sklepów, też zobaczyć, co w nich jest. Czuliśmy się jak po prostu w takim ogromnym, pięknym centrum handlowym. 17 restauracji, wczoraj byliśmy w dwóch z nich tak naprawdę. Poszliśmy najpierw do Nobu na basen, następnie wróciliśmy tutaj do pokoju, ogarnęliśmy się i poszliśmy do Link Link. Link Link, słuchajcie, nie mieliśmy w planie w ogóle bukować tej restauracji, bo powiem Wam szczerze, że jakoś tak na początku do nas nie przemówiła, ale wszyscy polecali, że jak będziemy tutaj właśnie w Atlantis The Royal, to musimy iść do Link Link. No i słuchajcie, poszliśmy.
Wow, jedzenie, petarda, naprawdę powiem Wam, że oboje byliśmy zakochani. Przepyszne jedzenie. Mieliśmy stolik z widokiem, bo mieli taką notatkę od hotelu, że to jest nasz miesiąc miodowy, nasza podróż poślubna. Następnie dostaliśmy też taki deser z napisem Happy Honeymoon, czy coś takiego. No po prostu, wiecie, każdy taki detal naprawdę sprawia, że pobyt w tym hotelu jest jeszcze bardziej wyjątkowy, bo naprawdę tutaj czuć, że my jesteśmy w tej podróży poślubnej, więc kochani, ja teraz piję kawę. Idziemy na śniadanie, a potem idziemy do Cloud 22, to jest taki basen na rooftopie naszego hotelu. Obłędne. Obecnie jest tam współpraca z Dolce & Gabbana, więc wszystko jest w takim princie Dolce & Gabbana. Wygląda to fantastycznie. Mamy tam łóżko wynajęte na cały dzień, więc ja się teraz ogarniam. Idziemy na śniadanie, idziemy trochę jeszcze połazić po hotelu. No i potem mamy tą rezerwację właśnie w Cloud 22. Kochani, zobaczcie, jakie poświęcenie wzięłam mikrofon, bo leci muzyka, wiedziałam, że będzie muzyka. Zablokowaliby mi film, a chciałam Wam tylko powiedzieć, że jak będziecie w Dubaju, to Cloud 22, przepiękne miejsce, słuchajcie. Naprawdę, powiem Wam dokładnie, to była moja reakcja na to miejsce, brak słów, przepiękny widok oczywiście na palmę. My sobie wybraliśmy tutaj łóżko w basenie. I tutaj będziemy mieli donoszone właśnie drinki, jedzenie, coś do picia. Na razie jesteśmy oczywiście o wodzie, bo wody tutaj trzeba pić bardzo dużo, ale jest po prostu przepięknie. I to jest właśnie ten basen, który Wam mówiłam we współpracy z Dolce & Gabbana. I wszystkie tutaj wzory właśnie, zaraz Wam pokażę, są właśnie wzorami Dolce & Gabbana. No jest po prostu przepięknie, jest bardzo ciepło, ale ja bardzo lubię upały, więc ja nie narzekam. No i tak, no będę Wam pokazywała jakieś sceny. Nie wiem, ile będę się tu do Was odzywać, bo po prostu muszę wyciągać mikrofon. Jest to trochę niekomfortowe, ale mam nadzieję, że docenicie moje starania. No i co? No jest pięknie, Dubaj jest piękny, my jesteśmy zakochani. Cudny miesiąc miodowy. O to chyba w miesiącu miodowym chodzi, żeby odpocząć. Słuchajcie, właśnie dostaliśmy prezent od właśnie tutaj Cloud 22 z okazji naszego miesiąca miodowego. Zobaczcie, jak miło. My sobie siedzimy w basenie, rozmawiamy z kolejnymi ludźmi, a tutaj taka niespodzianka. Każdego wieczoru przychodzi do nas pan, przygotowuje nam łóżko do spania i zostawia małe prezenty. Pierwszego wieczoru mieliśmy taką herbatkę Sweet Dreams. Drugiego wieczoru czekała na nas niespodzianka Sun Essentials, które na pewno mi się przydadzą dzisiaj, bo troszkę spiekły mi się ramiona. I to, co tutaj mamy, to uwaga. To jest lip balm, czyli no po prostu taki nawilżający balsam do ust. Druga sprawa to krem po opalaniu, więc to sobie na pewno też dzisiaj wieczorkiem nałożę, więc taka niespodzianka czekała wczoraj, a dzisiaj jakiś olejek, słuchajcie, energizing oil, zaraz zobaczymy, co to jest. Wow, ale fajny. Czekajcie, co to się robi z tym olejkiem? Aha, pewnie w takie miejsca tutaj się
go nakłada, poczekajcie. Ojejku, pachnie obłędnie. Fantastyczny. Zobaczcie, jakie miłe prezenty. Zawsze miło jest do czegoś takiego wrócić i każdego wieczoru zastanawiamy się, co będzie na nas czekało. Dzień dobry, kochani. Mamy kolejny dzień. Tak jak Wam mówiłam, troszeczkę przez tą klimę tracę głos, ale nie jest źle. Chciałam Wam tylko zaprezentować mój outfit dzisiejszy na basen. Wczoraj byliśmy na tym basenie Dolce & Gabbana tutaj w hotelu. Dzisiaj jedziemy na drugi basen w naszym hotelu i jest to basen Nobu. Być może też tam coś zjemy. Pokażę Wam, jak ten basen w tym hotelu wygląda. Również jest bardzo ładny, troszkę bardziej taki na luzie, więc idę w stroju kąpielowym i mam tylko taką ładną, złotą narzutkę i do tego torbę. No i co? Aha, pokażę Wam może ten outfit jeszcze w całości. Mam te klapki, słuchajcie, które dostałam na urodziny i dużo dziewczyn właśnie w komentarzach pod zdjęciem, jak robiłam unboxing tych klapek, pytało mnie, czy obcierają, żebym dała znać, czy są wygodne. Słuchajcie, to są pierwsze w moim życiu buty, które na starcie mnie nie obtarły, bo zazwyczaj to wiecie, każde buty są wygodne z czasem, ale za pierwszym razem mega obcierają. Słyszałam, że te podobno też obcierają. Mnie, przysięgam Wam, nie obtarły. Śmigam w nich tak naprawdę cały czas. Są super wygodne. Pasują mi tak naprawdę do wszystkiego, bo są białe z beżowymi akcentami, czyli wszystko tak naprawdę to, co noszę. I do tego te okulary też świetnie mi się tutaj w ten taki dubajski klimat wpasowały, więc tak się prezentuje Outfit of the Day. Jeszcze jeżeli chcielibyście info odnośnie tych klapek, macie jakieś pytania, to też piszcie, bo na przykład taką przydatną informacją, jeżeli chciałybyście je kupić, jest to, że rozmiarówka jest zaniżona. Ja na przykład musiałam pójść o jeden cały rozmiar wyżej. Próbowałam też połówkę rozmiaru, cały rozmiar wyżej w tych klapkach musiałam wziąć, no i teraz są po prostu perfekcyjne, więc kochani, nie przedłużamy, idziemy na basen do Nobu. Chodźcie! Zamówiliśmy sobie coś na przekąszenie przed obiadem wieczornym i Dan wziął Chicken Club Sandwich, ja wzięłam Salmon Club Sandwich, no i wygląda błędnie, do tego przyszły te kanapki z frytkami i z sosikami, więc zabieramy się za jedzenie. Słuchajcie, opalamy się i zobaczcie, jaką niespodziankę właśnie dostaliśmy. I tak zawsze patrzymy, o co chodzi z tą miską owoców, bo przyniesie nam się drugi raz, ale nikomu nam nie przyniesie. Nie wiemy dlaczego, a już drugi raz się to zdarzyło, że znowu tylko my. Na początku myśleliśmy, że dlatego, że jesteśmy tu pierwszy raz, ale nie. No ale zobaczcie, arbuz, marakuja, no wszystkie owoce przepyszne. Słuchajcie, wróciliśmy z Nobu i ogarniamy się, w sensie ja już prawie jestem ogarnięta. Idziemy do Asia na Marinie na obiad. To jest w ogóle mój zapach ślubny, nie wiem czy tutaj widzicie, ale tutaj jest też personalizacja Paulina i Daniel. Zobaczcie, jaki dzisiaj mamy czysty widok. Nie jest wszystko za taką mgłą. Dokładnie widać każdy budynek, dokładnie widać palmę. Tak wyglądało wejście do Asia. W środku mieliśmy stolik z przepięknym widokiem na marinę. Następnie przyszło nasze sushi, które było przepyszne. Zdecydowanie mogę Wam polecić tą restaurację. W środku wystrój również był bardzo oryginalny, bardzo ładny i po zjedzeniu sushi wybraliśmy się na taras widokowy, który również jest w tej restauracji i przepięknie widać z niego marinę. Shine by the levels. Ooh.
słuchajcie, wróciliśmy do hotelu, no i czekał na nas turn down service, czyli to jest to, co już Wam mówiłam, pościel przygotowana, żeby w nią wskoczyć, i codziennie tutaj coś takiego jest, że po prostu przygotowują nam kołdry, już ją odkrywają i zostawiają mały prezencik, a dzisiaj, proszę Państwa, w repertuarze Dream Mist. Zaraz zobaczymy, co to jest, taka jakaś mgiełka. No słuchajcie, powiem Wam, że można do tego przywyknąć, aż sobie nie wyobrażam, jak wrócę do domu i wejdę do sypialni, a jak ja nie zrobię sobie turn down service, to nie będzie, nie? I prezentów też mi nikt nie zostawi, więc korzystamy, póki możemy. Zobaczcie, jaki mamy piękny widok na Palmę. Dzisiaj naprawdę jest fajna widoczność, jak na Dubaj. Pięknie wszystko jest podświetlone. Mi się bardzo podoba też ten hotel w ogóle, jak jest taki podświetlony. A zaraz tutaj na dole będzie pokaz fontan. Dosłownie za 3 minuty się zaczyna, więc dzisiaj obejrzymy go z balkonu. Just like